Partnerem odcinka jest OANDA, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Ze mną jest pan redaktor Michał Potocki z Dziennika Gazety Prawnej. Dzień dobry panie redaktorze, bardzo mi miło. Dzień dobry. Może tak bezpośrednio kawa na ławę, bo oczywiście sytuacja na froncie, Ukraina, wątki polityczne są już myślę znane słuchaczom i tej audycji i tutaj pana czytelnikom. Zastanawiające jest jednak to, bo jeszcze przed wojną często w kontekście Ukrainy mówiło się jako o państwie oligarchalnym, może takie sformułowanie, w którym oligarchowie ukraińscy, duży biznes ma sporo do powiedzenia. Zastanawiam się, jak to funkcjonuje właśnie po wojnie. Mamy już 320, o ile dobrze pamiętam, dzień inwazji rosyjskiej na Ukrainę i w związku z tą inwazją pewnie i różne postawy, różne osoby. No i pytanie tutaj do pana redaktora, co się dzisiaj właściwie z tymi panami dzieje i o kim mowa? No przede wszystkim oni już nie są oligarchami. To znaczy wojna sprawiła, że klasa oligarchów jako odrębna klasa polityczna czy wręcz społeczna w zasadzie przestała istnieć. Oni się zamienili w biznesmenów, cała polityka państwa i cała działalność państwa jest skoncentrowana na wysiłku obronnym. Tam, gdzie nie jest skoncentrowana na wysiłku obronnym, to podstawą są sprawy społeczne, wsparcie tych ludzi, którzy stracili swoje domy, wsparcie tych ludzi, którzy musieli szukać schronienia w innych częściach Ukrainy. I to wszystko sprawiło, przy okazji prezydent Zełenski mocno skoncentrował władzę w swoich rękach. Nigdy w historii Ukrainy nie było aż takiej sytuacji, w której prezydent byłby tak bardzo jedynowładcą, jak obecnie prezydent Zełenski, jak prezydent Zełenski po 24 lutego 2022 roku. A do tego jeszcze trzeba by dodać tendencje, które się rozpoczęły przed inwazją, to znaczy próby podejmowania dezoligarchizacji przez prezydenta Zełenskiego jeszcze przed 24 lutego. Ustawa dezoligarchizacyjna, która miała na celu pozbawienie czy ograniczenie wpływów politycznych i medialnych dla tych ludzi, którzy jednocześnie byli wielkimi biznesmenami, miliarderami czy multimilionerami i mieli takie ambicje. Ta ustawa została przyjęta jeszcze przed inwazją, miała wejść w życie w maju tego roku. Nie do końca weszła, ale pewne skutki odniosła. I do tego sankcje, które były wprowadzane zarówno przez Amerykanów, jak i przez władze ukraińskie na poszczególnych oligarchów. I teraz pytanie, o kim mowa? Kiedy mówimy o ukraińskiej oligarchii, to mamy przede wszystkim, czy w ostatnich latach mieliśmy przede wszystkim na myśli dwóch panów. Rinata Achmetowa, najbogatszego Ukraińca, który w Polsce pewnie może być najbardziej kojarzony jako właściciel Szachtara Donieck, i Ihora Kołomojskiego, czyli patrona początków kariery politycznej Wołodymyra Zełenskiego. Kołomojski został pozbawiony obywatelstwa ukraińskiego przez Zełenskiego. Zełenski czy władze ukraińskie argumentowały to tym, że prawo wewnętrzne zakazuje posiadania kilku obywatelstw, a poza ukraińskim Kołomojski był też obywatelem Cypru i Izraela. Kołomojski na razie przebywa na terytorium Ukrainy. On nie bardzo może z Ukrainy wyjechać, dlatego że jest ścigany amerykańskim listem gończym, a ze względu na to, że nie ma bezpośrednich lotów z Ukrainy do Izraela, Izrael by go nie wydał, bo jest obywatelem, tak jak nie ma bezpośrednich lotów, tak jak w ogóle nie ma lotów, prawda, z Ukrainy w tym momencie, to tak naprawdę jest więźniem państwa ukraińskiego. Nie może się wydostać, jeżeli nie chce ryzykować zatrzymania i nie chce ryzykować kolejnych lat spędzonych w areszcie ekstradycyjnym, tak jak to miało miejsce z Dmytrem Firtaszem, innym oligarchą, który w Austrii przebywa de facto w takim areszcie domowym w tym momencie. Natomiast na samej Ukrainie też nie jest do końca bezpieczny, dlatego że no, jaskółki mówią o tym, że może się liczyć z paroma sprawami karnymi, które gdzieś tam nad nim wiszą za różne kwestie. Rinat Achmetow z kolei, on co prawda dużo lepiej żył
no, może mniej źle żył w ostatnich miesiącach przed inwazją z władzami, z Wołodymyrem Zełenskim, chociaż Wołodymyr Zełenski oskarżał go o próbę zamachu stanu jeszcze w grudniu 2021 roku. Natomiast Achmetow po pierwsze stracił chyba najwięcej, jeśli chodzi o swój majątek, dlatego że duża część przemysłu kontrolowanego przez Achmetowa była skoncentrowana na terenach, gdzie toczą się działania wojenne albo trafiły pod okupację rosyjską. No, takim najważniejszym albo najsłynniejszym jego perłą w koronie jego imperium biznesowego była Azowstal, czyli ten słynny wielki zakład z Mariupola, który w kontekście wojennym pojawiał się jako ta ostatnia twierdza obrońców Mariupola, pułk Azow, pogranicznicy i piechota morska bronili przez długie tygodnie, będąc w stanie oblężenia, w sposób bohaterski ostatecznie musieli się poddać. No ale w wyniku tych działań wojennych Azowstal jest praktycznie nie do odbudowania. Achmetow oczywiście go stracił, stracił wiele różnych innych aktywów. Ze względu na niechęć trafienia na czarną listę oligarchów wprowadzoną przez przepisy przyjęte jeszcze przed rozpoczęciem inwazji, zdecydował się przekazać państwu swoje imperium medialne, telewizję Ukraina i telewizję Ukraina 24. Biorąc też pod uwagę pewną taką nacjonalizację przekazu państwowego, uznał, że po prostu w tym momencie telewizja jest niepotrzebnym balastem i dodatkowym ryzykiem. Natomiast sam Achmetow raczej na Ukrainie nie bywa, on mieszka w Szwajcarii już od lat i gdzieś tam między Genewą pewnie a Wielką Brytanią się przemieszcza. Natomiast efekt jest taki, że oni i pomniejsi oligarchowie tak naprawdę stracili wpływ na politykę państwa. W ostatnim czasie nie widać było, żeby na przykład jakieś zmiany w przepisach były, żeby jakieś zmiany w przepisach można było podejrzewać, że zostały podjęte pod wpływem tej czy innej grupy oligarchicznej. Jeżeli są jakieś podejrzane nominacje czy podejrzane poprawki, które w ostatniej chwili trafiają do różnych przepisów, to one trafiają generalnie ze względu na rozgrywki już takie, no, ultrapolityczne, bez jakichś niuansów, kontekstów biznesowych. Oczywiście pytanie, na ile ta zmiana jest trwała i na ile Ukraina po zakończeniu wojny, oby jak najszybciej, będzie już tym państwem rzeczywiście bez oligarchów, a na ile ci ludzie wrócą do swoich wpływów. Myślę, że pytanie jest otwarte i oni nie są do końca, nie stoją do końca na straconej pozycji, dlatego że dla wielu ludzi sojusze z wielkim biznesem są po prostu korzystne politycznie i będą korzystne politycznie. Pytanie, na ile zdeterminowany będzie obecny układ władzy, żeby uniemożliwić powrót oligarchów do wielkiej polityki, a może na ile będzie skoncentrowany na zupełnie innych sprawach i nie będzie miał po prostu czasu jeszcze zajmować się oligarchami. Natomiast w tym momencie pełnia władzy jest w rękach prezydenta i biura prezydenta. Wszystkie inne organy państwa są podporządkowane prezydentowi. Rząd jest, jak się śmieją ukraińscy eksperci, rząd został zredukowany do miana Wydziału Biura Prezydenta do spraw bieżącego zarządzania polityką gospodarczą. Dużo do powiedzenia oczywiście ma wojsko, sztab generalny, to trzeba Zełenskiemu oddać, że nie próbuje narzucać jakiejś swojej wizji, amatorskiej przecież wizji wojskowym, pozwala robić robotę czy to Wałęsie Załużnemu, czy też innym generałom i jak widać po zmianach na froncie wychodzi im to na dobre. Natomiast oligarchowie, i zresztą to samo w parlamencie widać, bardzo często było tak, że oligarchowie działali poprzez swoje grupy wewnątrz parlamentu. W tym momencie układ sił w parlamencie wygląda tak, że partia Sługa Narodu, co prawda, czyli partia prezydencka, co prawda straciła samodzielną większość w parlamencie de facto, natomiast dzięki takiemu sytuacyjnemu sojuszowi z posłami z partii, uwaga, uwaga, bo to bardzo kontrintuicyjne, prorosyjskimi, tę większość za każdym razem udaje im się budować. Oczywiście ci posłowie dotychczas czy przed wojną prorosyjscy głosują tak jak chce władza, bo po prostu obawiają się rozliczeń i obawiają się jakichś problemów z wymiarem sprawiedliwości i słusznie zresztą. Natomiast to daje też obozowi władzy dosyć komfortową sytuację w parlamencie i sprawia, że obóz władzy nie jest uzależniony za każdym razem od jakichś rozgrywek z posłami kojarzonymi z oligarchami, czy też jakoś z nimi stowarzyszonymi.
Ciekawy naprawdę wątek. Rzeczywiście miałem zadać właśnie pytanie, czy to jedno władztwo Zełenskiego komuś przeszkadza politycznie, czy wskazują na to sami Ukraińcy, czy właściwie Wołodymyr Zełenski. Oczywiście, co mówi na ten temat konstytucja, oczywiście sytuacja geopolityczna, międzynarodowa jest jaka jest. Jest jaka jest, oczywiście no, wszyscy spoza obozu władzy, wszystkim to przeszkadza. O tym jedynowładztwie czasami mówi dosyć dużo opozycja, natomiast mówi w sposób dosyć ostrożny, bo mimo wszystko, mimo tego całego bałaganu, który zawsze panował w ukraińskiej polityce, mimo dużej nieodpowiedzialności po różnych stronach barykady i mimo tego wszystkiego, co nam się kojarzy właśnie z ukraińską polityką, to jednak po 24 lutego klasa polityczna jako całość wykazała chyba więcej odpowiedzialności, niż byśmy się spodziewali. I mam tutaj na myśli nie tylko prezydenta Zełenskiego i jego otoczenie, ale też opozycję, tą prozachodnią opozycję. Czyli przede wszystkim no w parlamencie to jest przede wszystkim blok byłego prezydenta Petra Poroszenki, czyli partia Solidarność Europejska. Solidarności Europejskiej Poroszence bardzo przeszkadza to, co robi obóz władzy. Oni go oskarżają o tendencje autorytarne, oskarżają go o wykorzystywanie służb specjalnych i prokuratury w działaniach wymierzonych osobiście w Poroszenkę. Zresztą oskarżali o to nie bez racji jeszcze przed rozpoczęciem inwazji. Ale trudno to teraz dzisiaj wywieszać na sztandary, dlatego że łatwo się narazić na zarzut bruzdżenia w sytuacji, w której jest potrzebna jedność społeczna, polityczna. W związku z czym te procesy podporządkowywania poszczególnych organów władzy obozowi prezydenta, one się toczą trochę pod dywanem. Natomiast problem z analizą sytuacji trochę polega na tym, że od 24 lutego nie ma na Ukrainie przeprowadzanych sondaży, albo inaczej, nie ma publikowanych sondaży politycznych, to znaczy jest cała masa różnych badań opinii publicznej, ale nikogo się nie pyta o to, na kogo byś zagłosował, na jaką partię w wyborach parlamentarnych albo na jakiego kandydata w wyborach prezydenckich. Partie oczywiście takie badania sobie robią po cichu. Wychodzi z nich, z tego co wiadomo, że gdyby wybory odbyły się teraz, to Zełenski i jego partia mogliby liczyć na ogromny sukces. Zełenski prawdopodobnie wygrałby w pierwszej turze, Sługa Narodu prawdopodobnie poprawiłby jeszcze swoją pozycję w parlamencie, zdobyłby prawdopodobnie bezwzględną większość jako partia. Natomiast na zapleczu opozycji odbywają się bardzo ciekawe ruchy, dlatego że wszyscy tak naprawdę tracą. I Poroszenko traci, i Tymoszenko w zasadzie w ogóle zniknęła z firmamentu politycznego, co też trochę można nawiązać do tego pierwszego pytania o oligarchów. Zarówno Poroszenko, jak i do jakiegoś stopnia Tymoszenko, to są również ludzie, których jakoś tam można porównać z oligarchami. Poroszenko w zasadzie wprost był oligarchą, Tymoszenko też była znaczącą postacią w ukraińskim życiu biznesowym, zwłaszcza w latach 90. Obecnie w zasadzie zniknęli, dlatego że nie są w stanie odnaleźć się w sytuacji, w której przekaz medialny jest w zasadzie znacjonalizowany i ujednolicony, w której kanały należące do Poroszenki, telewizyjne kanały należące do Poroszenki zostały wypchnięte z multipleksu cyfrowego, czyli są dostępne wyłącznie w internecie, a przez to wielu odbiorców, tradycyjnych odbiorców, po prostu straciło do nich dostęp. I przez to tak naprawdę na scenie politycznej ukraińskiej odbywają się rewolucyjne zmiany, które są bardzo trudne do analizowania. Natomiast scena polityczna po zakończonej wojnie będzie zupełnie inaczej wyglądać niż przed nią. Pojawią się najprawdopodobniej nowe postaci. Taką najbardziej oczywistą postacią jest, kończąc już ten wątek, Serhii Prytuła. To jest człowiek, który trochę stara się powtórzyć drogę Zełenskiego, bo też był showmanem, też był znany z telewizji, też prowadził różne programy rozrywkowe w telewizji. Próbował swoich sił w polityce jeszcze przed inwazją, ale nie wychodziło mu to. W wyborach na mera Kijowa ostatnich zajął gdzieś tam odległe miejsce. Natomiast po rozpoczęciu inwazji zaangażował się z wielkim przytupem w działalność charytatywną i w pomoc wojsku, w zbieranie pieniędzy na pomoc wojsku. Nie tylko kupił kilka Bayraktarów, ale też sfinansował zakup sztucznego satelity, który no, dostarcza dokumentacji fotograficznej, zaplecza frontu po tej stronie okupowanej przez Rosję i bardzo pomaga siłom zbrojnym w planowaniu kolejnych akcji. I Prytuła według tych nieformalnych, nieoficjalnych sondaży robionych trochę pod stołem wyrasta na główną siłę opozycyjną.
chociaż w zasadzie sam jeszcze nie ogłosił, że taką siłą opozycyjną chce być po wojnie. Więc pasjonujące rzeczy dzieją się poza frontem. Oczywiście uwaga główna mediów, ekspertów jest skoncentrowana na wojnie i na froncie, bo to jest najważniejsze. Ale poza tym dzieją się na Ukrainie bardzo ciekawe rzeczy, które dopiero wybrzmią po oby jak najszybszym zakończeniu działań wojennych. Czyli można uznać na skończenie, że rzeczywiście Ukraińcy są zadowoleni z władz obecnych. Generalnie tak. I te sondaże akurat o to można pytać. I można pytać o zaufanie na przykład do instytucji państwa. Prezydent jest taką instytucją. Zaufanie jest bardzo wysokie, przekracza najczęściej 80%. Można powiedzieć, że Ukraińcy mimo zastrzeżeń i mimo coraz głośniej powtarzających się pytań o różnego rodzaju, powiedzmy sobie, błędy, niedociągnięcia czy no, błędne kroki władz, generalnie rzecz biorąc uznają demokratyczny mandat prezydenta, uznają demokratyczny mandat jego partii i uznają, że jest to przywództwo polityczne na czas wojny, które, czy nam się podoba, czy nie, powinno być traktowane z szacunkiem i powinno się powinno być uznawane po prostu za przywództwo polityczne. Spory zostają zostawione na czas po zwycięstwie, jak często mówią Ukraińcy. I to chyba rzeczywiście wyraźnie widać. To też bardzo utrudnia życie opozycji, bo opozycji po prostu nie wypada jakoś bardzo mocno atakować władzę, chociaż niejednokrotnie te władze podejmują w sposób obiektywny kontrowersyjne decyzje wymierzone właśnie w opozycję. Dojrzałość polityczna Ukraińców oraz tematy oligarchów. Redaktor Michał Potocki, bardzo dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia.